słuchawki Sony WH-CH510. Pokażę, jak w tych słuchawkach zdjąć i założyć gąbki pady, gdybyśmy chcieli na przykład je wymienić. Ściągamy, wyciągając z tej szczeliny. Schodzą szybko. Nie ma problemów ze zdjęciem. Pady mają otwory bez żadnych siatek w środku. Siatka chroniąca przed kurzem jest naklejona na muszlę słuchawki. Gdybyśmy chcieli wymienić, to ściągamy stare. Mamy tutaj na przykład, te są nowe i chcemy je założyć na muszlę. Podobnie jak w słuchawkach JBL-a, jest tutaj nadcięcie, które ułatwia nakładanie. Wciskamy w to nadcięcie w ten sposób i obracamy gąbką o 360 stopni, aż gąbka wskoczy w szczelinę, tak jak pokazałem. Teraz na lewej to samo. Wkładamy w tą szczelinę nadcięcie i obracamy gąbkę o 360 stopni. Gąbka jest założona. Mamy założone gąbki na słuchawkach. Ta szczelina ułatwia nam szybkie założenie, wymianę gąbek na słuchawkach. Dzięki za uwagę.